Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy. Zagrajmy w Beholder. Jak widzicie, mam już troszeczkę bardziej okamerowane. Jest to już właśnie za tym drugim moim podejściem. A propos. Okej, dobra, to już było. Tak myślałem, na pewno chciałem sprawdzić. A propos tego, co już było, nie? A propos tego, co już tam mieliśmy rozegrane, no to właśnie tutaj mamy ponownie to samo zadanie. Powiedzmy, jesteśmy w podobnym tym, ale jest troszeczkę lepiej. Po pierwsze, lepiej mam z kasą i to wiele lepiej, ponieważ dzięki szantażom mam jeszcze ile muszę sprawdzić? Ile jest? Chyba? Tak, 16 tysięcy. Plus tu kupiłem sobie wcześniej dwie nalewki. Nie, dwie? Nie, jedną nalewkę kupiłem, jedną gdzieś tu znalazłem. I wiadomo, jestem przynajmniej nielegalny, czyli. Szantażyk. Teraz tak, bałałajka i kawior pojedynczo będą do sprzedania, myślę. Że w sumie dla testu bym właśnie chciał zobaczyć, co się stanie. Co się stanie, jak dam to kotu, no ale to może być trochę niebezpieczne. Ale właśnie, lecimy dalej z tym. Zuzana z 7 jest w szpitalu, muszę dać sobie bliżej rodzice. On tam powiedział, żebyśmy zadzwonili do tego Hempfa, że może on coś będzie wiedział. Jak widzicie, mam też w dwóch mam też wyremontowane dwa mieszkania na górze i lokatorów w nich, także jest bueno, nie powiem. Choć tak o tym gościu jeszcze nie wiem za dużo, no bo nie zdążyłem przeszukać mieszkania. No ale to jest coś do nadrobienia zawsze, nie? Zobacz, wybierz numer. Poproszę o identyfikację. Zadzwoń do Hempfa o eutanazję. Zadzwoń do Hempfa o biologicznych. Zadzwoń do centrum. Okej, okay, no do centrum wiadomo, mogę się zgłosić samemu, nie? Dobra, poproś ministerstwo informacji o identyfikacji. Może od tego zacznijmy. Rodzice adopcyjni, Klaus i Maria Schimmer, data adopcji 17 sierpnia 78. Biologiczni rodzice, brak danych, możliwe przeszukanie bazy DNA. Dokonaj z pomocą próbki DNA za 2000 autorytetu. Kurwa, nie mam tyle niestety. Szkoda. Dobra, zadzwoń do Hempfa. Towarzysz Hempy, mam osobistą prośbę. Towarzyszu, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że proszenie urzędnika państwowego pomoc w prywatnej sprawie jest uważane za nadużycie władzy? W naszym wspaniałym kraju nie ma miejsca na prywatne sprawy. Wszystko robimy dla dobra ogółu. Przepraszam, to już się więcej nie powtórzy. Za szybko się poddajecie, towarzyszu Medyna. Na dobra ogółu składa się szczęście każdego obywatela. I czuję, że nie chodzi wam o prywatne korzyści. Czego potrzebujecie? Muszę się dowiedzieć, kim są biologiczni rodzice Zuzanny Schimmer. Była adoptowana. Niedawno potrącił ją samochód i potrzebuje dawcy szpiku. Była adoptowana? A tak, przypominam sobie. Więc? Informacje kosztują, towarzyszu. Dam wam to, czego potrzebujecie, jeśli wy dacie mi coś w zamian. To znaczy? No, nie wy, Maria Schimmer. Chcę, żeby wyświadczyła mi osobistą przysługę. Załatwcie mi spotkanie z nią, a ja wam dam informację. Co? Nie rozumiem. Oczywiście, że rozumiecie. Jesteście dorosłym człowiekiem. Powiedzcie Marii, że będę na nią czekał w moim mieszkaniu. Jeśli to pomoże jej podjąć decyzję, to powiedzcie jej, że mam szampana i oborze. To oburzające nadużycie władzy, towarzyszu Hent. Czy to nie jest działanie na szkodę obywateli i państwa? Towarzyszu, nie oddzielam swojej osoby od naszego wspaniałego kraju. To, co dobre dla mnie, jest dobre dla narodu, więc koniec pogaduszek i wracajcie do pracy. Ależ ona jest mężatką. Jak miałbym jej to powiedzieć? Za pomocą swoich ust i strun głosowych. Tak właśnie ludzie się komunikują. Zrobi wszystko, aby uratować swoje dziecko. A jeśli będzie uparta, to przypomnijcie jej, że ostatnio, kiedy starała się o adopcję, jakoś się zmusiła. Okej. Dobra. Okej, myślałem, że to pierwsze to było dość ciekawa. Aliteracja? Nie, to była dość ciekawa propozycja Hempfa ogólnikowo.
Ale nie sądziłem, że teraz wyjedziesz czymś takim, że Shimmerowa już kiedyś z nim spała. Okej, okay, dobra. Ale może lepiej nie powtarzajmy tego. Kurwa, jak mam teraz ten autorytet zebrać jeszcze raz. Przypomnijcie jej też, że to ja pomogłem im adoptować dziecko. Musiałem pozbawić inną rodzinę szczęścia, żeby zaspokoić ich egoistyczne pragnienie powiększenia rodziny. Serce nadal mi krwawi, kiedy o tym myślę. Boże, zabraliście komuś dziecko, żeby zaspokoić wasze pożądanie? Nie podoba mi się wasz ton. Ani to, jak przekręcacie fakty. Bo ty w ogóle tego nie robisz, syny. Pomogłem bezdzietnej parze zdobyć dziecko, tworząc funkcjonalną komórkę społeczną. Taka jest prawda. Czy naprawdę nie można załatwić tego inaczej? Czemu ja w ogóle marnuję na was czas, towarzyszu? Nie odpowiadajcie. To było pytanie retoryczne. Rzeczywiście istnieje inne wyjście. Mój bratanek od niedawna jest absolwentem Instytutu Hodowli Bydła. Potrzebuje dobrej pracy. Klaus pracuje w Ministerstwie Finansów, w którym od dawna już nikogo nie przyjmują, bo mają obsadzone wszystkie miejsca. Przekonajcie go, żeby zwolnił swoje stanowisko. Po co miałby to zrobić? Gdzie wasza wyobraźnia, towarzyszu? Gdy zrezygnuje z pracy, jego miejsce będzie mógł zająć mój bratanek. Shimmer odszedł bez pracy i przekaza pałeczkę młodemu pokoleniu. Może wtedy mógłbym im pomóc. Czy to wszystko, co możecie zaoferować Shimmerom? Cóż moglibyśmy dać im... Mogliby dać mi pieniądze. W ministerstwie stale brakuje środków. Potrzebowałbym 150 tysięcy! A teraz przestańcie mi denerwować, dałem wam 3 opcje. O wow! O kurwa. Okej. Okay. Czyli albo przekonujemy Marię, żeby ponownie się przespała z gościem, albo Klaus rezygnuje z roboty, albo płacą mu łapówkę w wysokości 2, 3, 6-krotnie tyle, co ja mam aktualnie przy dupie, także... Może pójdźmy trochę lorowo, bo pamiętajcie, że Klaus, kiedy to właśnie Karl jest zarządcą, to Klaus jest sprzedawcą tytoniu, więc może wybierzmy rezygnację z pracy. Powiem Shimmerowi, żeby odszedł z pracy. Nie wiem, jak przeżyją bez jego pensji, ale przecież mają inne zmartwienia. Z łatwością znajdzie inną pracę. Zajmę się tym, nie martwcie się. Okej, okay, co ukryte zostanie ujawnione. Ale teraz trzeba poczekać, aż Shimmerowie wrócą. Chociaż, czekaj, w sumie jak tak czekam, to mogę wypełnić jakiś profil dla tego jednego gościa. Chyba, że już to zrobiłem poza nagraniem. Nie, jeszcze nie, ale na niego mam też dowody, także... Okej, okay, najpierw dorzucimy tutaj, żeby mieć trochę hajsiwa z tego. Ziomek mieszka sam, z zawodu jest pracownikiem służby zdrowia. Mieszka pod piątką i to jest... Kahn van Megeren, czy... Tak. Dobra, nie, chuj z tym, idę kurwa od początku, bo zaczynam już tu wkurwać, że co to klikam, co się nie akceptuje. Dobra, jeszcze raz, na tego mam te dwa tylko, ale u niego jeszcze nie byłem w środku. U tego gościa jeszcze nie byłem w mieszkaniu, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak więcej materiałów. No tak, no materiałów też, ale jak właśnie, jak więcej tych zgarnę. Dobra, to szantażek mogę machnąć sobie na szybciutko. Czy ja tutaj komuś dałem poza... bo u niego znalazłem? Nie, u nich jeszcze nie było. Dobra, no to jego zaszantażujemy o to. To było 18, 12, 5... Ten, i to jest to. Na pewności tylko sprawdzam. 12, 18, 12, 18, tak, okej. Okay. A potem jest 15, 19. Poszedł. I 19, 15, piątka, ten, myśli. No i poszło. O, ten coś chce od nas. Spoko. A zobaczmy to. Dobra, do niego zaraz przejdziemy, ale jeszcze pogadajmy sobie tutaj z Kellerem. Dobry. Czy ty masz coś na handel fajnego?
Ma puszki, ale puszek jeszcze troszkę mam. Bałajkę to... i to mogę sprzedać. Książeczka sanitarna. To jest napisane, że posiadacz tego dokumentu jest zdrowy i może pracować na stołówce. Okej, okay, wezmę. Pewnie się przyda, żeby ogarnąć robotę jakoś tej... pannie Ranek. Pani Ranek znaczy się, bo ona wiadomo, teraz jeszcze nie pracuje, ale potem pracuje, jako pracuje na stołówce, czyli pewnie ta książeczka się przyda. Przedstawmy się Gipsowi. Witam, nazywam się Hector... Właśnie, Medina to się chyba w sumie czyta, a nie Medyna. Medina, na chwilę obecną jestem zarządcą tego budynku. Witajcie, towarzysz Medina, melduje się Marek Gibbs, starszy sierżant sztabowy 10 Pułk Piechoty i zostałem honorowo zwolniony z pobytu z powodu utraty kończyny na froncie południowym. Otrzymałem tu tymczasowy przydział mieszkaniowy. Miło pana poznać, sierżancie sztabowy Gibbs. Okej, okay, a co chcesz od nas? Zapytaj o pracę, kiedy poczujesz się lepiej, zapytaj coś, dobra? Nie wiem, czy to, nie wiem, czy to by było, czy to jest zależne od quest, ale chyba nie, więc zapytajmy o to. Pracuje pan na... Okej. Okay. Pracuje pan na stołówce? Owszem, zostałem przydzielony do obozu, który odwiedził sam general Aral Johnson. O, proszę, powraca ziomeczek z podstawki. Służyłem w kuchni polowej od początku wojny. To zaszczyt być znów na służbie. Gotuję dla rekrutów. Trzeba ich odkarmić. Co pan robił przedtem? Byłem emerytem. Na dniach oczekuję nowego mieszkania i podwyżki emerytury za zasługi. Już niebawem, jaki to wspaniały kraj. Niektóre państwa nie szanują tych, którzy są gotowi oddać za nie życie. Okej, zapytaj o wojnę. Jak to jest być na wojnie? Strasznie? Bo trochę durne pytanie. Strasznie? Nie ma nic gorszego. No, może tylko powrót po pijaku do domu w rocznicę ślubu za śladami śminki na twarzy. O chuj. Właśnie dlatego zaczynałem się do armii. Musiałem uciec przed gniewem żony. Jest pan żonaty? Już nie, znalazłem sobie kogoś innego. Jest tak od dłuższego czasu. Związałem się z wojną, choć nawet ona mnie porzuciła. Co, tęskni pan za wojną? Oby nie. Jedyną rzeczą, za którą tęsknię, jest posmak prochu w owsiance. Cywile jedzą dużo lepiej. Wróć, nie tęsknię. Dobra, o nogę. Co ci stało z pańską nogą? Jak wspomniałem, służyłem w kuchni polowej. Była zimna, surowe warunki. Wróg nas otoczył i odciął od zaopatrzenia. Moi towarzysze umierali z zimna i głodu. Nie było jedzenia, byliśmy tak golni, że przekopywaliśmy się przez zbity śnieg, by zdobyć zamarzniętą trawę. Błagam, nie gadaj, że uciąłeś sobie nogę, żeby podjeść. Po tygodniu jedzenia zupy na trawie popadłem w desperację i... cóż, powiem tylko, że przez następny tydzień wszyscy jedliśmy porządny gulasz. Dzięki temu przetrwaliśmy. Niesamowite, ugotował pan gulasz z własnej nogi? Każdy żołnierz musi spełniać swoje obowiązki. Moim obowiązkiem było nakarmić towarzysze. Tak, dlatego poznajesz to zrobić w stylu kanibali, co? Otrzymałem za to medal. Co za niesamowita historia. Oby ludzie, którzy po nim służyli, nie wiedzieli, co było w tym gulaszu. Okej. Okay. Panie Gibbs, wygląda pan na zmęczonego. Coś się dzieje? Nie wiem, co robić. Całe życie byłem żołnierzem, tylko to potrafię. Kiedy zostałem zwolniony, zabolało bardziej niż utrata nogi. Tylko praca na stołówce dawała mi cel w życiu. Tam czułem, że żyję. Mogłem rozmawiać z innymi żołnierzami, słuchać ich historii. Co się panu stało? Właśnie się dowiedziałem, że nie dostanę ani mieszkania, ani renty. Jak tylko przyjedzie Johnson, zwolnią mnie i biorą pozwolenie na pracę. Zdradzono mnie. Nie rozumiem, dlaczego mnie wyrzucili. Na wojnie było inaczej. Trzeba było zabić albo zostać zabitym. Inni żołnierze byli moją rodziną. Tutaj nie mam nikogo. Na polu bitwy prowadziłem czołg. Powierzali mi sprzęt, warty miliony. No, między innymi, między przygotowywaniem posiłków oczywiście. Pomóc panu znaleźć pracę? Wątpię, aby dało się panu znaleźć posadę dla starego weterana, ale nie zamierzam pana powstrzymywać. Aj, patrzcie. Mamy opcję jakąś dla niego. Bo właśnie możemy dać mu tę książeczkę. Czyli okej, to nie jest dla rankowej, to jest dla niego. Żeby on mógł właśnie prowadzić. No, dalej był ten. Tutaj. Trupa teatralna Kręte Drogi poszukuje aktora do roli pirata w ich najnowszym spektaklu. Piraci bezdomni. Jeśli chcesz umówić się na przesłuchanie, zadzwoń pod numer. A to może być dobre dla niego. Czekają na ciebie. Aktorska rodzina, gorące brawa na widowni, fascynujące podróże po dalekich miast. I w sumie to też nie jest takie złe.
Biuro Rzeczy Znalezionych sprzedaje przedmioty, po które od 5 lat nikt się nie zgłosił. Do kupienia jest m.in. 57 parasoli czy 16 pakowań zepsutej żywności. Bo ktoś by to kupować. Dodatkowe informacje można uzyskać w magazynie numer 8. Trupa Tartarona te kręte drogi zawitała do naszego miasta z przedstawieniem pod tytułem Piraci Bezdomni poszukują miejscowego aktora do roli pirata. Przesłuchania już trwają. Jak co kwartał rozdano odznaki. Gotowy do pracy i obrony. Ministerstwo wydało 1783 dyplomy uznania i 6 talonów do domów wypoczynkowych. I głos prawdy. Ujawniamy straszliwe konsekwencje rozmieszczenia przez ministerstwo 50 maszyn propagandowych w całym mieście. Niezliczona ilość szyb w oknach wielu budynków rozpadła się na skutek zbytniego natężenia dźwięku. Według naszych tajnych informatorów ponad 200 osób odniosło obrażenie i trafiło do szpitala. Pamiętajmy też o ogromnej liczbie obywateli, którzy ponieśli szkody psychiczne. Okej, no to takie trochę... bez tego. Bez konsekwencji trochę były te... Musimy być szczery. No do Shimmera nie zdążę zagadać niestety, ale chociaż do tego może. Dobry, jestem Medina, jestem zarządcą. Nazywam się Kanon von Merchen. Jestem specjalistą medycynalnego mentalami i zasłonym pracownikiem z zdrowia naszego wspaniałego kraju. Przybyłem na naukową konferencję medyczną. Będę się dzielił swoją wiedzą oraz doświadczeniami. Bardzo się cieszę, że w naszym domu zamieszkał lekarz. Moje usługi słona kosztują. Za darmo przeprowadzam wyłącznie diagnozy na podstawie zdjęć. Coś takiego jest w ogóle możliwe? Nie ma rzeczy niemożliwych. Wiele lat poświęciłem na otwieranie czakr i rozwijanie trzeciego oka. Aha, to jest taki gościu. Dobra. Zapytaj o medycynę niekonwencjonalną. Proszę wyobraźmy diagnozję, ale czym jest medycyna niekonwencjonalna? Jeszcze dosiągnąć... Wiecie mi, chętnie bym to poczytał całe, ale... Przeoszczędzę czasu po prostu. Mówię, ten DLC, tak samo jak jedynka Beholdera, nie jest jakiś mega długi, a ja nie chcę na siłę tego przedłużać, po prostu czytając takim jednym głosem, w sposób, tak sobie streszcza te gadania, co nie? Medycyna niekonwencjonalna to szczyt osiągnięć opieki zdrowotnej. Zwykle lekarze od dawna zwodzą wszystkich swoimi naukowymi metodami. Aspirina i 3 antybiotyki nikomu... Nie tylko nikomu nie pomagają, ale szkodzą. Przy antybiotyki ratują życie. Jedyny sposób na wyleczenie choroby... O, to jest literówka. Kiedy organizm nie daje sobie rady. A nie mówiłem, pan też padł ofiarą tej ich propagandy. Leki zaburzają biopole ludzkiego organizmu, zakłócają połączenie ze wszechświatem. Niekonwencjonalne wtedy leczenia. Siły życiowe. A więc otwiera pan te rezerwy, kiedy pan jest ciężko chory. To proste, ma dziesiątki specjalnych maści i balsamów, które każdemu zapewniają powrót do zdrowia. Ale powinno się je stosować tylko w przypadku, gdy post i urynoterapia nie zadziałają. Słucham, powiedział pan urynoterapia? A co to dziwnego? Ludzki organizm potrafi sam się wyleczyć. Rozumiem, że nasi obywatele poszczą w ramach leczenia, ale picie mo... Nie! Nie! Fuj! Nie ma bata! Chłopie, ty jesteś pierdolnięty! O innych lekarstwach? Potrzebuję pańskiej pomocy. Okej... Okay. Aha, dobra, czy mamy temat na później ewentualnie? Zapytaj o pracę. Dobra, to już przeklikam po prostu. Bo też widzę, nie gada nic, co jest jakieś szczególnie interesujące. To jest taki w miarę ciekawy temat, więc... Zobaczmy. Słyszę pan o procedurze błogiego snu, co też wynaturzona procedura. Nieludzkie zrealizowanie wyznań podeszłego wieku. Starszych ludzi można przecież wykorzystać do eksperymentu. Ja, kurwa, to jeszcze lepszy widzę. Oh. Jezus, on jest pierdolnięty. Przecież pański pomoc jest na okolot wielkiego odkrycia. Tylko ma lekarza na jakąś straszliwą chorobę? W pewnym sensie, a wie pan, co stoi mi na przeszkodzie? Co takiego? Kilka myszy. Jeszcze szalopon? Wie pan, panie Van Mergen, nie mam czasu na wygłupy. Jestem śmiertelnie poważny. Potrzebuję sterty szarych, polnych myszy, takich jakie znaleźć można w piwnicach i pustostanach. Wypróbowałem białe myszy laboratoryjne i szczury, ale nie posłudkował. Potrzebuję myszy polnych. Czego pan ode mnie oczekuje? Widziałem, jak pana kot niósł jedną i pozwoliłem sobie mu ją zabrać. Właśnie czegoś takiego potrzebuję. Na pewno mógłby pan zabrać nakazowi złapane myszy i przynieść je do mnie. Ale on nie zjada. Gdyby pana kot był karmiony jak należy, nie jadłby myszy. Po prostu przenosiłby je do domu jako zdobycz. W końcu ma instynkt łowcy. Okej, okay. Ile?
0 na 5. Ja z tym nie pogadam niestety. Proszę do Shimmera, by coś mi tam jeszcze z tego bało. No ja go w sumie regularnie karmię ciągle, więc powinien coś tu mieć. Zobaczmy. 2 póki co. Okej. No, dziduj tam Medina. Póki nasz weteran jest poza domkiem, no to wypadałoby się tym, kurde, tym jego domem zająć. Ale kurde, teraz... Co to było? Nie wiem, może coś mi się... Coś mi się chyba, kurde, pomyliło. Kucharska. Kurde, teraz wam powiem trochę, żałuję faktu, że wykupiłem te kamery, nie? Bo one w sumie nie są mi aż tak potrzebne. No, trochę przejebałem, nie powiem. Okej, okay, ten nasz kolega, widzę, nie ma ani rzeczy nielegalnych, ani też widzę jakiś mega ciekawy. Okej. Okay. Jeansy, które jeszcze nie są nielegalne. Żytwa, książka telefoniczna, czyli kolejne pierdoły. Ale muszę pamiętać, że mogę podłożyć te rzeczy, nie? Maść tygrysia, ręcznik, paszport. I ostatnia rzecz. Obca waluta. Książka. Dobra. Tak, tak, wiem. Zabieramy to jedno. Tutaj to jedno położymy. Więc o to mi chodziło? A to, ej, ale to ciekawe! A no tak, bo waluta jeszcze też nie jest nielegalna, ale to ciekawe! Jakby co, ja nie mam teraz żadnego stealth moda włączonego, żeby nie było! Ja to wszystko normalnie na tym robię. Kurde, i nie dałem mu na czas, widzę. Tego. Nie dałem mu na czas żarcia. Więc sobie dziamga tak po prostu TC. No ale kurde! To jest ciekawe, dlaczego Medina może jakby dawać tego ile chce i nie ponosi konsekwencji? Bo Karl to już po drugiej takiej akcji byłby, kurde, wyjebany, nie? O, powiedz o propozycji, to. Ma pan na mnie jakieś wieści? Rozmawia pan z Brunonem? Tak, ale nie spodoba się panu jego propozycja. Nie udzieli mi informacji za darmo. Czego chce? Chcę, żeby jego bratanek dostał pańską posadę. Dostanie pan informacji, jeżeli odejdzie pan z pracy. Nie chcę, znam tego jego bratanka. Ubiegał się u nas o pracę miesiąc temu. Rzęsnego ekonomista, ledwo do 5 mnie policzy. Ministerstwem ekonomii rządzi nepotyzm, a to przez to nasza gospodarka podupada. Jak ja utrzymam rodzinę? Myślę, że zdrowie pańskiej rodziny powinno być w tej chwili najważniejsze. A, ma pan rację. Po prostu znajdę inną pracę, jak już Zuzio wydobrzeje. Może pan powiedzieć tej pijawie, że rezygnuje z posady w zamian za informację. Przepraszam, że do tego doszło. Niech pan nie przeprasza. Zrobił pan więcej w naszej sprawie niż wszyscy urzędnicy tego kraju razem wzięci. Dobra, i pogadajmy teraz z Mariem jeszcze. Dobry, czego pan potrzeba? Nie jestem pewien, czy może mi pan pomóc. Lekarz Tysiądzie, gorzej już chyba nie będzie. Zobaczymy. W nocy noga mnie boli jak cholera. Śmieszne, prawda? Nie mam nogi, a jednak boli. Lekarze mówią, że to ból fantomowy. Mhm. Wszystko to, co rzekomo można zrobić, to czekać, aż przejdzie. Minęło już kilka lat i dalej nic się nie zmieniło. Jeśli chodzi o apteki, to już i tak ciężko dostać jodynę i bandaże, to dopiero jakieś środki przeciwbólowe. Jeśli tylko mógł pan znaleźć coś, co ukoiłoby ten niekończący się koszmarny ból, byłbym bardzo wdzięczny. Zobaczę, co da się zrobić. Okej, okay, stare rany. Pomóż Marejowi z fantomowym bólem nogi. No tak w sumie to najlepiej, co można mu dać, to... I teraz uwaga, uwaga, to nie jest żart. To lustro. Naprawdę. Najlepsze, co można zrobić, to dać mu lustro. I tak przystawić, żeby się odbijało w tym, żeby się w tym odbiła ta jego druga noga, nie? Wtedy jakby to jakoś działa, że mózg jakby widząc odbicie tej nogi ruszającej się, widzi to jako tą nogę swoją, widzi to, mózg widzi to jako tę nogę, której niby nie ma
przez to ból fantomowy jakby słabnie, nie? Nie wiem jak to działa, ale jakoś działa. Okej, okay, wybierz numer, zadzwoń do centrum. Dobra, ogarnijmy to. Towarzyszu, powiedziałem Szymerowi o waszej propozycji i zgodził się odejść z pracy. Wspaniale, mój bratanek będzie bardzo szczęśliwy, jego rodzice też. Już widzę, jak ministerstwo daje mi nagrodę za pracowniczą wybitność. W porządku, nie zawracajcie mi już głowy. Towarzyszu Hempf, a co z informacjami, o które prosiłem? Jakimi? Proszę nie udawać głupiego, obiecaliście, że powiecie mi, kim są biologiczni rodzice Zuzanny. Nie podnoście głosu, wszystkiego dowiecie się jutro. W tej chwili nie mam ochoty się tym zajmować. Muszę przekazać wieści bratankowi i świętować z bratem. No co za chuj. Muszę poczekać na informację aż od Hempfa, wtedy mogę do niego dzwonić. Dobra. A na szczęście, a propos tego, żeby właśnie dowiedzieć się, kim są biologiczni rodzice, no to mamy na to jeszcze bardzo dużo czasu, więc... Tym się akurat nie muszę przejmować, na spokojnie zdąży się to rozdegować. Dobra, z kotem nie mam co robić, więc przyspieszmy upływ czasu. O właśnie, a propos, szantażyk odtegowany, no to możemy sobie zgarnąć dwa tysiaczki. Dobra. Teraz przyspieszyć jeszcze o te kolejne godziny. Też czekam, aż kot będzie już głodny, żeby te myszy znaleźć, nie? Dobra, mamy to. Tu. Towarzyszu Hem, wszystko zostało wykonane zgodnie z waszymi wytycznymi. Nadal czekam na informacje o biologicznych rodzicach Zuzanny. Towarzyszu Medina, jesteście jak wyrzut na dupie. Ech was diabli, biologicznymi rodzicami związane są Jakub i Luisa Krętaczewscy. Ooo, ciekawe. Co? Więc Markus jest bratem bliźniakiem Zuzanny? Kim jest Markus? A nieważne, i tak mnie to nie obchodzi. Miłego dnia, towarzyszu. O kurde. Okej, okay, ale dobra. W sensie jakby... Dowiedzieliśmy się, i co, mam teraz iść do Krętaczewskich, czy mam iść, kurde, do Shimmera? No to jest akurat ciekawe. Czyli no jakby... Nie no, mamy się dowiedzieć, kim są, więc raczej chodzi o to, żeby teraz po prostu zameldować Shimmerowi, nie, że mam, że już wiemy. Dobry, powiedz mu, kim są biologiczni rodzice. Mam na pana ważną informację, biologicznymi rodzicami związane są Jakub i Luisa Krętaczewscy. Co? Ale jak to możliwe? Prawdopodobieństwo mieszkania w tym samym domu jest niezwykle małe. Mogłem nawet je dla pana obliczyć. Co ja wygaduję? Po raz kolejny zmagam się z niemożliwym. Nasza córka jest zmarłym dzieckiem Krętaczewskich? Pójdę do niego i powiem mu prawdę. Mam nadzieję, że zgodzi się pomóc. Ja, to się chyba źle skończy. Kłócą się. Wiadomo, Klaus, pokłócili się i tyle. Bo wiadomo, że raczej się to nie skończy dobrze, ale bynajmniej widać, że Klaus jest ten, nie? Widać, że... Znaczy, dobra. Nie martwiłem się o to, że Klaus zginie, no bo on się pojawia potem w fabule, więc jakby Klaus musi przeżyć. Zobaczmy, jak mu to poszło. Co się stało? Krętaczewski wysłuchał mojej historii o Zuzi, a potem kazał wynosić je z jego mieszkania. Błagam, nie pan z nim porozmawia, bo inaczej ma córka umrze. Każda godzina jest na wagę złota. Pilnie potrzebujemy dawcy szpiku, a Krętaczewski nawet nie chce mnie znać. Co dopiero wysłuchać. Zrobię co w mojej mocy. Okej, okay, mamy questa. Okej, okay, dobra, koteł chce jeść, no to... Dobra, mamy questa, no to zobaczmy. Zakazane pyszności. Nie doniesie nic na mnie, prawda, kit kotku? Nakarm kota z zakazanymi pysznościami, kto bogatemu zabroni. Okej. Okay. Dostałem achievement, nawet nie wiedziałem, że taki jest. Ale mam nadzieję, że to właśnie kotu nic nie zaszkodzi, nie? Ale w sumie koty ogólnie jedzą ryby. Kawior to są, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, jajeczka ryby, więc... No, nie powinno się mu nic stać. No, gdzie jest ten Krętaczewski, kurde? Jak go trzeba, to go nie ma. To jest on? Tak, to jest on.
Dobra, czekam, co teraz zajdzie. Panie Kemptaczewski, pogadajmy. Czy, o Boże, Jezus, serio? Nie gadałem? Dobra. Okej, dobra. Dobra, skupię się tego na tym, co mam tu robić, czyli o Zuzi. Panie Kemptaczewski, musimy porozmawiać. Sprawa ma delikatny charakter i dotyczy pańskiej rodziny. Zamieniam się w słuch. Niech mnie pan nie pyta, skąd to wiem, ale pańska córka, która według ministerstwa zmarła przy porodzie, ona żyje. Co takiego? Jakim cudem? Nie wiem, czy pomylili się w szpitalu, czy może ktoś zrobił to coś potajemnie, ale to prawda. Pana córka żyje i została zaadoptowana przez inną rodzinę. Proszę mówić dalej. Jakimś cudem mieszka w tym budynku? To Zuzia Schimmer. Klaus Schimmer był u mnie, wygadywał jakieś bzdury. Myślałem, że jest pijany, ale teraz rozumiem, dlaczego tak dziwnie się zachowywał. I co mamy teraz zrobić? Nie jestem zbyt dobry w takich sprawach, ale uważam, że nie powinien pan działać pochopnie. Ma pan na pana miejscu, przemyślałbym to na spokojnie. Ma pan rację, muszę pobyć sam na sam z myślami. Nie wierzę, że Zuzia to nasza mała dziewczynka. Może dlatego zawsze przypominała mi młodą Luizę. Poznaliśmy się z żoną, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi. Mieszkaliśmy po sąsiedzku, chodziliśmy tutaj sami z szkoły. Liczę, że nie będzie pan działał pochopnie, panie Kemptaczewski. Spokojnie, nie zamierzam urządzać scen, czy w żaden inny sposób narażać dziecko na traumatyczne przeżycia. W końcu ma rodziców i bardzo ich kocha. Ma pan rację, to bardzo delikatna sprawa. Okej. Okay. Porozmawiaj jeszcze z Luizą dodatkowo. Okej. Okay. Zobaczmy, czy jest może przy tym... Boże, czy jest w domu. O, jest akurat przy telefonie. No to stuku puku. Dobry. Tak średnio. Tak dalej. Dobry. Porozmawia z Zuzannie. Pani Kemptaczewska, muszę pani coś powiedzieć, ale nie wiem jak. Zuzia to pani córka. Co takiego? Pan sobie żartuje? Jak to możliwe? Powiedziała nam, że zmarła! Jest pan pewien? To niemożliwe. Nie wierzę. Sprawdziłem dwa razy. To z całą pewnością pani córka. Nie mam pojęcia, jak to się mogło stać. Widocznie ktoś się pomylił, ale teraz to nie ma znaczenia. Liczy się tylko to, że może ją pani uratować. Tylko jak trafiła do Schimmerów? Przecież oni wyjechali do Valverde na leczenie niepłodności. Podejrzewam, że to zmyślili, żeby ludzie nie pytali, czy Zuzia jest adoptowana. Zuzia to moja córeczka, jest pan pewien? Całkowicie. Wiedzieliście, taki głos mu dałem w poprzednim odcinku. No dobra, never mind. Jak mogę pomóc? Zrobię wszystko. Jest w stanie krytycznym. Potrzebuje dawcy szpiku. Nie musi pan mówić nic więcej. Zostanę dawcą. Dziękuję panu. Powiem wszystko mężowi. Będzie niby w niebo wzięty. No mąż już sobie wie ode mnie, także... Załatwione. Dobra, sprawdźmy nową pocztę. Już 30 minut minęło. Ciekawe. Od syna doszła nowa rzecz. Dotarły do nas wieści o błogim śnie. Brak mi słów. Od kiedy tu jestem i muszę żyć w tych okropnych warunkach, nauczyłem się doceniać wartość życia. Niedaleko naszego obozu mieszka pustelnik. Ma jakieś 90 lat. Leczył mnie ziołami, gdy dostałem zapalenia płuc. Gdyby nie on, to pewnie już by było po mnie. Całe szczęście, że nie zażądał pieniędzy, bo nie miałbym jak mu zapłacić. Cieszę się, że zostało ci jeszcze dużo czasu. Oj, synu, nie! Jest coś, o czym nie wiesz. Jest coś, o czym nie wiesz. Dobra, ale w takim razie ogarnijmy jeszcze tę robotę, być może dla naszego właśnie kolegi spod szóstki. Halo, dzwonię w sprawie ogłoszenia. Czy nadal szukają państwo aktora do roli pirata? Tak, może pan przyjść jutro o dowolnej godzinie. Przesłuchanie odbywają się w budynkach Teatru Młodzieżowego. Wejście jest naprzeciwko garaży. Okej, okay, no i mamy taki czek, powiedzmy. Questa. No kuźwa, idź tu. To jest irytujące, że czasami muszę tak precyzyjnie kliknąć, żeby to się zaliczyło. Jesteś może w mieszkaniu? Śpi. Dobra, no to... Przepraszam, panie dziadku, że tak cię wybudzę, no ale... Mam dla ciebie robotę. Dobre wieści, panie Gibbs. Znalazłem ogłoszenie w gazecie. Myślał pan kiedyś o występowaniu na scenie? Chce pan, żebym został aktorem? Nie, pan sobie robi? Nie miałbym szans. Po co im ktoś z jedną nogą? To właśnie pańska zaleta. Potrzebują kogoś do roli pirata. A któż lepiej by się nadawał niż jednonogi weteran, który widzi już wszystko? Chyba nikt. Niech będzie, spróbuję. Okej, okay. No i mamy.
No i jeszcze ten lek. Dobra, ciekawe, czy może Keller będziemy teraz jakąś aspirynę albo coś w ten deseń. Dobry. Zobaczmy, jest smaczek dla kota. Mam jeszcze 3. No dobra, mogę tak kupić więcej. Czerwony kawior, książka, czekolada, nalewka, krętoślub, whisky, bałajka, no i nic więcej. Czyli dobra, koto jakby co, to mam co dać, no ale niewiele poza tym. Pani Krętaczewska, co powiedział pani mąż? Zostanie pani dawcą? Jestem zrozpaczony. Na początku Jakub się ucieszył, ale kiedy dowiedział się, że jedna z nas ma zostać dawcą, bardzo się zdenerwował. Kategorycznie zabrał mi poddanie się operacji. Twierdzi, że lekarze wyślą mnie i zuzie do grobu. Całą noc próbował wybić mi to z głowy, mówiąc o okropnych warunkach w szpitalach. Chce pomóc, ale boi się o mnie. Kocha mnie i nie chce mnie stracić. Mam już problemy ze zdrowiem. No i jest jeszcze Markus. Bardzo mi przykro, ale nie zrobię tego wbrew jego woli. Czy naprawdę nie da się go przekonać? To przecież jego córka. Nie zdołałam go przekonać. Musimy znaleźć inny sposób. Choćby nielegalny. Co ma pani na myśli? A co, jeśli mój mąż musiałby wyjechać na kilka dni? Dużo podróżował, kiedy jeszcze pracował w zakładzie chemicznym. Szkoda, że nauczyciele nie podróżują służbowo. Nie wiem już, co mam zrobić. Chcę mu pomóc córce, ale nie mogę tego zrobić i zaryzykować, że Jakub się o tym wszystkim dowie. Kiedy już na coś się uprze, to koniec. Okej, czyli mamy wymyślić sposób, aby się go pozbyć. Czyli tak, zakładam, że są 3 opcje. Albo możemy go przekonać my tym razem, żeby się zgodził na te akcje ze szpikiem. Albo możemy go przekonać, żeby gdzieś pojechał. Albo piszemy raporcik i po gościu. Także, no, mamy 3, zakładam, że są 3 opcje, ale kto wie, może są tylko 2. Święta Krew Narodu. Naukowcy z Ministerstwa Ochrony Przyszłości... Naukowcy z Ministerstwa Ochrony Przyszłości dokonali przełomowego odkrycia. Powiązali poziom patriotyzmu jednostki ze składnikami krwi i budową DNA. Towarzysze nadchodzi świetlana przyszłość, pozbawiona bólu, nienawiści i zdrajców. Wyrwiemy genetyczne chwasty zatruwające nasz naród. Już wkrótce na ulicach miast i wsi pojawią się punkty badania krwi. Badanie to obowiązek każdego obywatela. Sensacja. Nasz mądry mód to starożytny wampir. Tylko w ten sposób da się wytłumaczyć te straszliwe wieści z ministerstwa. Rozpoczyna się genetyczna czystka populacji. Strzeżcie się niezdezynfekowanych rządowych igieł. Uciekajcie, jeśli tylko możecie. Okej, to jest, rozumiem, pewnie konsekwencja tego questa, który wykonałem tak offscreen właśnie. Zanim zacząłem ten odcinek, czyli tego ze zbieraniem DNA. Dobra, ale gdzie jest, kurde, Krętaczewski? Gdzie jest Krętaczewski? Takie moje zapytanie. No, Luisa, będziesz tak stała tutaj dłużej, czy co? Okej, tylko tu mogę dać... Proszę, proszę bardzo. No, gościu wraca, fajnie. Zobaczmy. Okej, gość jest w mieszkaniu, ale wiadomo, kto jest bliżej drzwi, ten idzie otworzyć, więc ty musimy poczekać. Co się stało? Jak poszło przesłuchanie? Nie za dobrze. Zjawiła się cała banda jednonogich ludzi. Nie jest pan jedynym spierciarzem w okolicy. Nie wiem, co jeszcze możemy zrobić. Wszyscy szukają kostiumu pirata, a niektórzy nawet myślą o wydłubaniu sobie oka, żeby tylko dostać opaskę. Innymi słowy, każdy próbuje się wyróżnić. Osobiście uważam, że głównymi atrybutami pirata powinny być butla, rumu i papuga. A tyle pić alkoholu na scenie jest zabronione. Nie mam pojęcia, skąd wytrzasnąć papugę. Papugę? Zobaczę, co da się zrobić. Dam panu znać, jeśli coś się znajdzie. Aby dostać rolę pirata, Mary musi mieć papugę, żywą lub martwą. Żywą lub martwą, mówisz? Okej, czyli zakładam, że chodzi też o jakąś wypchaną papugę, tak? O tej Krętaczewski! Kurde. Czekaj, gdzieś widziałem chyba wypchaną papugę. Albo coś wypchanego. Tylko nie pamiętam u kogo. Ale gdzieś coś takiego widziałem. Ewentualnie jakąś zabawkę, nie?
Może właśnie ten ma gdzieś może ten Markus ma jakąś taką zabawkę jak papugę. Jestem prawie pewny, że gdzieś jak tak przeszukiwałem te mieszkanie, to gdzieś widziałem papugę. Ach, zdążyłem, dobra. Aha, super, że zmarnowałem kurde czas, żeby to stygerować. Tak, to jest ranek, zdaje się. Tak. Dobra, dopóki on tu nie wróci, to mam spokój, ale jestem, mówię, prawie pewny, że widziałem tu gdzieś papugę. To jest to pytanie, gdzie jest ta papuga? W sumie jeszcze lepsze pytanie, u kogo jest ta papuga? Jeśli jest. O! A to ciekawe. No, ej! Aha! Bawmy się w wojnę. Nie przyszedłem się bawić. Może pan z twoimi rodzicami. Są w domu? Nie, jestem sami, bawię się w wojnę. Byłoby fajnie, jakbyś się ze mną pobawił. Muszę iść. Szkoda, właśnie zbudowałem okop, a to żelazko to mój czołg. Dobra, wiadomo, w przypadku dziecka to akurat jest pikuś, nie, ale... Ej, to było dziwne! Jakby wszedł tutaj... Nic. Ale jak ja chciałem wejść... To było to. Więc jakby, o co kamon? To jest gips. Dajemy właśnie resztę teraz tych. Nie wiadomo, jak nie znajdę papugi gdzieś tutaj, no to po prostu ją zgarnę od tego. Od Kellera, mam wrażenie. Bo mówię, to jest taki gość od wszystkiego, nie? Też nie. Teraz bawkowy pistolet ten chyba był. Także te muszę pamiętać, że jest takie coś. Jest Kerentaczewski. Okej, okay, idzie dzwonić, czyli akurat sprawdzimy. Pytania. Nie ma. Kurde! Jezu, i teraz chciałem o, dobra. No, pukaj. Jeszcze raz, bo oczywiście przez to, że ona tam weszła, to się nic nie styguje. No i zobaczmy, czy mogę przekonać Krętaczewskiego, żeby jednak udzielił. Bo, o, okej, okay, jednak nie. A ty, Bogisem. Jest to szaleństwo. Myśli pan, że to boli? Jestem tego pewien. Proszę sobie wyobrazić. Człowiek całe życie haruje dla dobra swojego narodu i kraju. Staje nas ich strucizną. Poza tym coś tam, bla bla. Okej, okay, czyli chyba jednak trzeba się będzie troszeczkę postarać. No i zaraportować na naszego kolegę, no nie ma innej opcji po prostu. Nie ma niestety innej opcji. Ale dobra. Zobaczmy jeszcze, czy może Keller ma tą papugę. Czy jednak będę musiał szukać szczęścia. O, zapytaj o strój pirata. Mam nietypową prośbę, potrzebuję strój pirata. Mógłby go pan zdobyć? Niestety nie mam żadnego. Ale właściciel lombardu kilka bloków dalej od miesięcy usiłuje sprzedać swoją papugę. Wspaniale, każdy pirat potrzebuje papugi. No dobrze, spróbuję ją zdobyć. Ale to kosztuje. Cena papugi. Niewielka kwota za fatygę i dopłata za nielegalne zwierzę. A wie pan, co zwykle. Tak właśnie kończą się interesy z panem. Raczej tak się kończy życie w tym wspaniałym i cudownym kraju. Okej, okay, a co mam płacić teraz, czy jak przyjdziesz? Bo jak wróci dopiero. Dobra, no a tutaj ma takie pierdy. Ej, dobra, to poczekajmy jeszcze aż wróci, bo to mnie akurat ciekawi. Dobra, jest pan Keller, dobry. 5000. Proszę. Pięknisia Joe, proszę o niego dbać. Papuga, dość agresywne zwierzę. O nie, czekaj. Co on tam gadał, że on chce stracić oko, coś tam, a agresywne zwierzę? Błaga, powiedz mi, że ta papuga mu nie wydziobie oka.
To by było trochę aż słabe. Okej, nie ma go tu, widzę. A, tu jest. A on tutaj, musiałem pójść na górę. Panie, masz papugę. Znalazłem panu papugę, prawdziwą. O, proszę, teraz na pewno dostanie pan rolę. Bardzo dziękuję, tak się pan nami poświęca. Byłby z pana wyśmienity żołnierz. Dobra, nie chcę umierać. 150 godzin, czyli no niestety ciągle jestem w dupie, jeśli o to chodzi. No bo dalej, kurde, kończymy w momencie, w którym wypadałoby... już mniej więcej wiedzieć właśnie co ten. Jezu, czy mi tak długo zajęło w ogóle powiedzenie tego? Mniej więcej wiedzieć właśnie a propos tego, co, jak dalej potoczyć fabułę, nie? Żeby ją pchać w tym dobrym kierunku. Masz myszy? Proszę pańskie, myszki. No nie wiem, mi tam dał chyba tysiaka lekko. Dobra, no to mówię, no trzeba się pozbyć Kryteczewskiego przez podłożenie dowodów, nie? Znaczy to nie pyknie. Kryteczewski niestety gada przez telefon. A teraz problem jest to właśnie, że jest i on, i jeszcze syn. A syn też musiałby wyjść. O, dobra. Dobre wieści, dostałem rolę. Premiera już się zbliża. Będzie wspaniale. Od dawna nie byłem tak szczęśliwy. Zapraszam na przedstawienie za około miesiąc. Zrobię panu darmową wyjściówkę. Świetne wieści. Niestety obawiam się, że nie dam radę. Za miesiąc prawdopodobnie już mnie nie będzie. Jednak cieszę się, że mogłem pomóc. Przykro mi to słyszeć. W takim razie, proszę, to moja książeczka sanitarna. To jedyne, co mogę wam dać. Może przyda się wam albo komuś innemu. Wiem, jak trudne dzisiaj dokumenty. Kto wie, może ocali komuś życie? Dziękuję, panie Gibbs. Powodzenia teraz do sławy. O, come on! Serio! Akurat to, co kupiłem za 4,5 tysiąca mi dał za darmo! Dobra, będę mógł to spylić przynajmniej. Chociaż za trochę jednak mniejszą tą. Za mniejszą cenę. Premiera Piratów Bezdomnych odbyła się przy pełnej sali. Aktorzy przekonali widzów, że warto być uczciwym, zamiast bogacić się kosztem innych. Główną rolę pirata zagrał debiutant Murray Gibbs. Jego papugę spłoszyła wrzawa gorących oklasków, na skutek czego ptak wyciąba mu oko. No nie, no wiedziałem. Towarzysz Gibbs wykazał się jednak odwagą i hartem ducha, za to został uhonorowany dyplomem za odwagę. Ajajaj. Z całego serca polecamy ten spektakl. Po analizie wypowiedzi urzędników ministerstwa stwierdzamy, że żaden z nich nie zorientował się, o co tak naprawdę chodzi. Słowa pewnego współczesnego pisarza, którego imienia nie wolno wymawiać, świetnie oddają całą sytuację. Niektóre kraje są gorsze niż horda pijanych piratów, którzy odpalają armatę we własnej ładowni, by pozbyć się szczurów. Okej, co za debile tak robią? Ja jakby poważnie, serio, co za debile tak robią? No, Luisa! Wejdź z mieszkania! Ja ten się wyprowadził, widzę. O, jest pusto chyba. Świetnie. Kurde, jak na złość akurat dzieciak będzie szedł. No! Jezus! No nie da żyć! Nie da żyć! Mogę to wyremontować, bo on się wyprowadził, więc co miał wziąć, to wziął. Leon Kramer, Johan Bessler, Christian Gertruda. O, co, weźmy ich, bo parkę jest zawsze lepsza niż solo. Bo parkę, wiadomo, razy dwa można szantażować. Hehe. Tak więc wyźmiemy to. I właśnie tutaj muszę podłożyć na Kryteczewskiego jakiś dowód. A czekaj, dobra, czyli dlatego mi nie liczyło, bo pewnie zabierałem rzecz, która jest mało istotna. Taką nalewkę bym chciał pewnie zajumać, no to dwóch nie mogę dziennie. Ale i tak muszę tę nalewkę tutaj zostawić. Okej, 1000 autorytetu. No i dobra. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Z profilu i nie szantaż, raport.
obywatel Krętaczewski, zamieszkujący dwójkę, naruszył dyrektywę 15 z 19. Dobrze? 15 z 19, tak, wyślij. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy jeszcze, jak to co z tego wyniknie. Muszę dać kotu jeszcze smaka z puchy. Jeszcze mamy 5. Tutaj u Kellera możemy tę walutę w sumie spylić, bo hej, czemu by nie? Tysiączka, jedną książkę. O kurde. Ajajaj, szkoda mi trochę tego kościka na... Znaczy questa, tego, że kupiłem książkę za 4,5 tysiąca, ja mogłem dostać ją za darmo, no ale... Trudno się mówi. Dobra, i co, i co, i czy to się striggeruje teraz? Nie wiem, zapukajmy, pogadajmy, może teraz się uda. O, mamy questa chyba. Chce pani porozmawiać? Jako został aresztowany, nie mam pojęcia dlaczego. Mam nadzieję, że go wypuszczą, bo uczę w szkole dla dzieci ministrów. Wiem, że to okropne, ale daje to także pani szansę na uratowanie Zuzi. Proszę jechać do szpitala i zgłosić jako dawca. No tak, ma pan rację. Proszę powiedzieć mojemu mężowi, że robię to dla naszych dzieci. Okej, okay, Markus sam w domu. Liza poprosiła o zaopiekowanie się Markusem, kiedy ona będzie w szpitalu. Dobra. Ej, damie? Spoko. Mamy questa, mamy save'a, także... Essa. Kończymy materiał, a w kolejnym pogadamy sobie też tutaj z tymi o ludźmi. No a poza tym zobaczymy, co więcej uda się nam jeszcze wyciągnąć ogólnie tutaj z tego wszystkiego. Dobra, w razie czego mam jedną kamerkę, którą mogę tutaj podłożyć i mogę bałałajkę podłożyć i dostać z tego więcej autorytetu. No ale dobra, ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Beholder Blissful Sleep lub też na polski Beholder Beholder Błogi Sen. Do usłyszenia, do miłego. Cześć!